No, nasze negocjacje potoczyły się dosyć szybko. Byliśmy na jednej stronie od samego początku, także myślę, że tutaj kontakt z prezesem, ze wszystkimi tutaj uzgodnienia, wszystko fajnie poszło w dobrą stronę, tak samo z trenerem. Także tak. Nie jest to mój pierwszy sezon, więc gdzieś tam to granie jest już od wielu lat, ale no, na pewno będę starał się zrealizować założenia trenera i zrobić wszystko, żebyśmy wygrywali każdy mecz. Dokładnie. Ja w mojej karierze, jak ludzie, którzy gdzieś tam oglądają koszykówkę, wiedzą, ja bardzo lubię, tak samo trener też lubi, także myślę, że to też miało jakiś wpływ na pewno mojego przyjścia tutaj. Trener bardzo lubi wykorzystywać przewagę wzrostu tych małych zawodników, żeby mógł grać tyłem do kosza, to też otwiera innych zawodników. Także mam nadzieję, już nie mogę się zaczekać, kiedy będzie początek sezonu. Ja raczej na to nie patrzę, bo ja jestem akurat takim zawodnikiem, który może grać i dwójkę, i na jedynce, i na trójce, w zależności gdzie trenerzy i gdzie potrzebuje, gdzie drużyna mnie bardziej potrzebuje. A to, czy jak to wygląda z pierwszą piątką, no to mamy teraz, myślę, jest paru zawodników w naszej lidze, którzy grają i są pierwszopiątkowymi zawodnikami i miejmy nadzieję, że będzie ich coraz więcej i ci młodzi, co będą wchodzić, to będą stanowili o sile drużyny. To nie ma tutaj nic do ukrycia. Zawodnicy, z którymi rozmawiałem, każdy wypowiadał się pozytywnie odnośnie tego klubu, także część też ja znałem, bo ja pomimo to, że gdzieś gram gdzieś dalej, to ja pochodzę tutaj z Trójmiasta, więc tutaj nie tylko już sami zawodnicy, ale gdzieś tam tutaj informacje, jeżeli chce się coś wyciągnąć, to się można zadzwonić i dwa telefony i wszystko wiemy. Oczywiście no zawsze jest jakiś tam research, ale tak jak mówię, no tutaj nawet nie było co się zastanawiać, no bo tutaj klub jest dobrze zarządzany. I tylko się cieszyć, że tak to tutaj wszystko funkcjonuje i tyle, i grać.